Cześć, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z kolejnym filmikiem z serii Bullet Journal, a dokładnie Plan With Me na miesiąc luty, więc jeżeli chcecie zobaczyć, jak wyszła mi rozkładówka, co dokładnie zrobiłam i jak to wszystko wygląda, koniecznie zostańcie ze mną do końca. Jak widzicie, na początku zaczęłam robić stronę tytułową, zrobiłam napis jakąś ścianką, którą sobie wymyśliłam, tyle. I potem zaczęłam tę stronę dekorować gwiazdkami, ponieważ moim motywem przewodnim w tym miesiącu są właśnie gwiazdki, a kolorami różne odcienie żółtego, ponieważ właśnie ten miesiąc kojarzy mi się z takimi bezchmurnymi nocami i kiedy niebo jest właśnie rozgwieżdżone, jest mnóstwo gwiazd, więc stwierdziłam, że fajnie by było w ten sposób dekorować mój bullet journal, więc po prostu rysowałam różne gwiazdki. Jak widzicie, napis umieściłam w takim kole z gwiazd, a wokół narysowałam gwiazdki luzem i różne gwiazdozbiory. Taki w miarę prosty wzór. I również popodkreślałam właśnie różnymi odcieniami żółtego, aby tej stronie nadać koloru i nie była ona taka nudna. Więc tak właśnie się prezentuje ta strona. Myślę, że wyszło nawet fajnie, jak na to, że jak mówiłam wcześniej, mój talent rysowniczy nie jest jeszcze do końca rozwinięty. Dalej zabrałam się za mój monthly log. W górnym rogu, prawym górnym rogu zrobiłam napis luty tą samą czcionką, co na stronie tytułowej i potem zabrałam się za robienie tabelki, która jest taką kartką z kalendarza. Zrobiłam ten monthly log dosłownie tak samo jak w poprzednim miesiącu, ponieważ taka rozkładówka mi się świetnie sprawdziła i stwierdziłam, że wykonam ją ponownie, więc zrobiłam zwykłą tabelkę, podzieliłam ją na równe kwadraty, potem podpisałam kolejne kolumny odpowiednimi dniami tygodnia, żeby oczywiście się później nie pomylić. I tyle na razie, ponieważ zabrałam się za lewą stronę lewej strony, ponieważ narysowałam ozdobę w postaci gwiazdozbioru, a potem zrobiłam sobie miejsce na cele miesiąca i rzeczy do zrobienia, po prostu zrobiłam zwykłe nagłówki zwykłą czcionką, pod tym zrobiłam linię, potem w tabelce podpisałam dni i dodałam również koloru, oczywiście żółtym flamastrem, a na dole strony zrobiłam dekoracje w postaci gwiazdek. Tak jak w poprzednim miesiącu były to śnieżynki, tak w tym miesiącu są gwiazdki, różne kropki i kółka, żeby właśnie udekorować tą stronę, żeby nie była ona nudna, no i też właśnie rozwijać mój talent do rysowania. I znowu podkreślałam gwiazdki różnymi odcieniami żółtego. Potem czas na strony dotyczące również całego miesiąca. Zabrałam się za Mood Tracker i Sleep Tracker. Jak widzicie, chciałam zrobić coś innego w Mood Trackerze, ponieważ chciałam, żeby każdy dzień był gwiazdką i później bym kolorowała w zależności od mojego humoru. Ale niestety nie mogłam znaleźć żadnego rozmiaru gwiazdki tak, żeby mi się wszystkie pomieściły, więc z tego pomysłu niestety zrezygnowałam i zrobiłam tak jak w zeszłym miesiącu, po prostu dwie tabelki, ale na początku zajęłam się nagłówkami, znowu jakąś czcionkę sobie wymyśliłam, zrobiłam nagłówki, potem banery w postaci takich zwykłych dwóch linii, żeby nadać koloru tej stronie i była ona spójną z resztą rozkładówki. I potem zrobiłam właśnie sobie tabelki, zaczęłam od wypisania kolejnych dni, od 1 do 28, potem rysowałam właśnie tabelkę i do Mood Trackera dorysowałam buźki odpowiadające humorom, a w Sleep Trackerze godziny snu. Potem zabrałam się za stronę z ulubieńcami, zrobiłam zwykły napis, umieściłam go w banerze, żeby wyglądało to trochę inaczej i wyróżnić, jakby właśnie to był nagłówek. I potem stronę podzieliłam na 4 części, zrobiłam właśnie 4 kategorie moich ulubieńców, a napisy umieściłam w banerach, które są po prostu zwykłymi prostokątami. I ten górny baner później pokolorowałam żółtym flamastrem, żeby znowu dodać koloru i nadać spójności tej stronie. Potem przeszłam do mojego weekly log / daily log, ponieważ u mnie jest to trochę połączone. Na górze strony zrobiłam nagłówek, żeby oznaczyć to, że jest to 5 tydzień roku. Pod spodem zrobiłam mały kalendarz, tak jak w poprzednich rozkładówkach, a w prawym górnym rogu oznaczyłam to, że jest to rozkładówka do lutego. Rozpisany na tych dwóch stronach tydzień zaznaczyłam w tym małym kalendarzu żółtym flamastrem, a potem zabrałam się za zrobienie tabelki przeze mnie nazwanej w tym tygodniu, która jest właśnie podzielona na 7 części i tam zapisuję różne spotkania lub wydarzenia, które są w bieżącym tygodniu. Potem zabrałam się za daily log, zrobiłam go trochę inaczej niż w poprzednim miesiącu, ponieważ tamta rozkładówka troszeczkę mi się znudziła i też zajmowała mi za dużo czasu, więc zrobiłam trochę prostszą wersję. Zrobiłam zwykły napis, oznaczyłam, który to jest dzień miesiąca i odkreśliłam taką linią, żeby właśnie oddzielić każdy dzień, ale żeby było to prostsze.
a ozdobiłam moją stronę cytatem, który znalazłam w internecie i rysunkiem gwiazdozbioru. Niestety kamera mi to uciała, bo nie współpracowała tego dnia ze mną, ale tak się właśnie prezentuje moja rozkładówka na miesiąc luty. Mam nadzieję, że sama ta praca, to jak to zrobiłam, ale także filmik Wam się spodobały. Jeżeli tak, to koniecznie dajcie łapki w górę i nie zapomnijcie o subskrypcji mojego kanału, aby nie ominęły Was moje kolejne filmy, nie tylko związane z bullet journalem. A ja już się z Wami żegnam i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!